Zamknięcie zmiany z modułem delivery, czyli obsługą dostaw. Wielu z Państwa w komentarzach pytacie mnie, jak zamknąć zmianę, jak macie obsługę dostaw. Więc w tym krótkim filmie pokażę, jak to zrobić prosto. Przede wszystkim, jak zrozumieć, jak działa mechanizm zamykania zmiany, jeśli mamy kierowców i rozliczamy wywozy. Najpierw pokażę, że na zmianie nie ma żadnych otwartych rachunków, brak danych dla aktualnej zmiany, więc wywołamy taki prosty rachunek na początek. Najpierw restauracja sprzedaje sobie jakieś pierogi, robi to admin, zamyka sobie te pierogi, gotówka, paragon 20 zł. Tworzymy jeszcze jakiś rachunek, może tym razem na stolik. Znowu dwa razy pierogi. Zamkniemy. Paragon, gotówka. Wylogowuje się, podchodzi inny pracownik. Dajmy na to kierownik zmiany. Loguje się do systemu, otwiera nowy rachunek na stolik. I sprzedaje, no powiedzmy, dwa łososie. Zamyka na paragon. W tym momencie mamy już wygenerowaną jakąś sprzedaż. Logujemy się, żeby to pokazać. Na raporcie finansowym mamy sprzedaż admina, gotówka 40 zł, sprzedaż kierownika zmiany 54 zł i podsumowanie zbiorcze 94 zł gotówki. Wyloguję się. Teraz dajmy na to, że kelnerka odbiera telefon, loguje się do systemu i otwiera nowy rachunek z dostawą. Czyli wybiera rodzaj na wynos z dostawą. Jeśli dzwoni stały klient, to wybiera jego numer, wyszukuje. Z tego numeru dzwonił Jan Kowalski. Widzimy w opisie jawnym, że jest to pracownik Softech. Mamy adresy, o czym w kolejnym filmie. Natomiast Sęk jest taki, że przyjmujemy dostawę. Uzgadniamy z klientem, że płaci gotówką. Będzie brał paragon, nie fakturę. Tworzymy zamówienie. No, oczywiście wliczył nam się według obszaru dostaw jakiś koszt dowozu, który zależny jest od tego, za jakie pieniądze klient zamówi. Rozmawiamy z klientem w tym czasie. Zamawiamy pierogi. Koszt z dowozu spadł już nam do 2 zł. Weźmy jeszcze dwa razy pierogi. Wychodzimy z systemu. Mamy rachunek otwarty dla Jana Kowalskiego. Otwieramy nowy rachunek. Wyszukujemy kolejnego klienta, kolejny klient dzwoni. Weźmy sobie, że teraz jest to Marcin. Pytamy, czy pod który adres, bo czasami zamawia do biura, czasami do domu. Tym razem zamówi na ulicę Zagłoby. Będzie płacił gotówką, paragon. A i mamy informację w opisie jawnym, że zawsze płaci kartą. Ale tym razem będzie gotówka. Więc wybieramy gotówkę, otwieramy dla niego zamówienie. Zamawiamy jakieś potrawy. Pierogi dzisiaj są bardzo, bardzo popularne. Koszt dowozu spadł. Jeśli przekroczymy, bodajże skonfigurowałem, że 50 zł, koszt dowozu spadnie do zera. Być może 100 zł. Zamawiamy jakieś potrawy. I mamy już dwie dostawy do realizacji. W tym momencie kucharz otrzymał informację, że powinien robić te potrawy na wynos. No i mamy informację, że pierwsza dostawa została przygotowana, więc możemy swobodnie taki rachunek zamknąć. Zamykamy gotówką paragon.
tak jak było ustalone z klientem podczas składania zamówienia. Zamykamy też drugi rachunek, potem ponieważ też jest przygotowany. Znowu domyślnie zaznaczona jest gotówka, ponieważ taka była wskazana w trakcie przyjmowania zamówienia. Potwierdzamy. Co się dzieje? Kelnerka pozbyła się niejako swoich rachunków, wydrukowała paragony fiskalne. Jak wejdzie w swój raport finansowy bieżący, to ma też taką informację, że ma gotówki 124 zł. W tym momencie przychodzi kierowca. Kierowca loguje się do systemu, wchodzi w listę dostaw i widzi, że ma dwa kursy do wykonania, więc te oba zamówienia zaznacza. Widzi, że są zamknięte na paragon od kelnerki, więc z kuchni pobiera sobie dania do dostarczenia. No i od kelnerki oczywiście bierze paragony. Ma też opis tajny i opis jawny, że to jest klient, który zawsze płaci kartą, bywa złośliwy, a ten drugi klient to jest pracownik Softech. Przypisuje siebie jako kierowcę. Wybiera, że ta osoba dostarczy te rzeczy. I jak widać, zamówienie zmienia swój status. Jest już ikona samochodu, co oznacza, że zamówienie jest w trakcie realizacji, czyli pojechało do klienta, czyli w drodze. Wylogujmy się, zobaczyć, co się stało w raporcie finansowym kelnerki. Kelnerka cały czas miała te rachunki na swoim koncie. No i widzimy taką informację, że sprzedała za 124 zł, fiskalizowała te rachunki na 124 zł i przekazała te rachunki na kwotę 124 zł, więc w tym momencie w obrocie nie ma nic. W pieniądzach do rozliczenia niejako. Natomiast kierowca pobrał od kelnerki paragony za 124 zł, no i gotówkę, jaką otrzyma, ma do rozliczenia na kwotę 124 zł. Co dzieje się dalej? Wraca kierowca, rozlicza się, może sam z siebie, może rozliczyć się z kelnerką. No, skomplikujmy sprawę, że kierowca rozlicza się z kelnerką. Wybiera sobie, wchodzi kelnerka, loguje się do systemu, wchodzi w listę dostaw. Kelnerka nie ma uprawnień do listy dostaw, więc musi być autoryzowana taka operacja. Admin ją autoryzuje. Klika dwie dostawy, zaznacza dwie dostawy i naciska guzik rozliczenie. Te dwie dostawy, które są od kierowcy, zaznacza, że są już rozliczone. Automatycznie status będzie też jako dostarczony. Rozlicza te dostawy, zatwierdza. Widzimy na naszej liście dostaw, że dostawy zostały dostarczone, rozliczone. Co się dzieje w raporcie finansowym? Widzimy w tym momencie, że kelnerka otrzymała kwotę 124 zł, więc 124 zł ma w portfelu pobranych od kierowcy. No i analogicznie kierowca nie ma nic do rozliczenia, bo już rozliczył się z kelnerką. Pobrał najpierw 124 zł, no i później przekazał 124 zł do rozliczenia. Także tak działa moduł delivery. Pieniądze, w zależności od tego, kto rozlicza kierowcę, czy kierowca sam się rozlicza z lokalem, z menadżerem, czy z właścicielem, tak zostają przypisane do konkretnego operatora. Jedna jeszcze mała uwaga. Gdybyśmy zrobili dostawę, weźmy znowu na Marcina. Ok, na za głowy, gotówka, paragon. Może tak się przecież zdarzyć, że mamy jakąś dostawę. Zamknęliśmy paragon fiskalny i chcielibyśmy w tym momencie zakończyć zmianę. Loguje się admin. Wchodzi do systemu, chce zakończyć zmianę i wyskakuje mu informacja, że nie można zakończyć zmiany. Istnieją nierozliczone dostawy, co oznacza, że pewnie jakiś kierowca jest jeszcze w trasie, nie wrócił, nie rozliczył się. Zatwierdzamy.
automatycznie POS przekierowuje nas na ekran dostaw i widzimy, że ta jedna dostawa, którą przyjęła kelnerka i realizuje kierowca, jest nawet nie przypisana tak naprawdę do kierowcy. No i możemy z tą dostawą coś zrobić. System nie pozwolił nam zamknąć zmiany, więc nie możemy rozliczyć się z złą kwotą na zamknięcie zmiany. Możemy przypisać kierowcę, co teraz uczynię. To zamówienie bardzo długo czekało, kierowca je przyjął, pojechał do klienta, wrócił i okazało się, że klienta nie zastał w domu. W sprzedaży nie mamy nic. Wchodzi sobie w listę dostaw. Zaznacza te pierogi, które miał dostarczyć. Zaznacza rozliczenie. Zaznacza siebie i zaznacza tą dostawę. I zwraca to zamówienie do powtórnego wywozu. Albo zaznacza to zamówienie i odrzuca to zamówienie, gdyż nikogo nie zastał, zamówienie musi być automatycznie zwrócone. Zatwierdzamy operację. Wchodzimy w raport finansowy bieżący. No i znowu widzimy, że w raporcie kelnerki nie zmieniło się nic. Kierowca do rozliczenia ma gotówki za 12 zł. W tym momencie możemy normalnie zakończyć zmianę. Mamy wszystkie dostawy porozliczane. Przy zakończeniu zmiany widzimy, że system pyta nas, czy zakończyć otwartą zmianę. Potwierdzamy. Możemy zadeklarować, kto ile kasy poszczególny operator ma. Ja pominę ten ekran, który już tłumaczyłem na poprzednich prezentacjach. Czy wydrukować raport dobowy na drukarce fiskalnej? Wydrukujemy. I w ten oto sposób zakończyliśmy zmianę łącznie z rozliczeniem dostaw w module Delivery.